Hej, 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 z tej strony Lekret, najaktywniejszy ślepak na YouTubie. Zapraszam do oglądania, subskrypcji, dzwoneczków i łapkowania w górę lub w dół. Witajcie nasi mili, z tej strony Lekret i Żaba. Już nie będę czekał, aż się przestawi, bo wiadomo, że to nie nastąpi. Nie nastąpi, tak, bo żona jest niekulturalna, się nie przedstawia. To się wszystko nagrywa. No, jedziemy do kina. Tak, ślepy do kina czasem chodzi. Idziemy. No nie idziesz teraz, tylko jedziesz, więc. Jedziesz. No dobra, ale w sensie autem nie idziemy do drive-ina, tak? Nie. No więc wejdziemy do kina, więc się chodzi do kina. No, na co my idziemy? Na komedię. Na komedię w ogóle bardzo, bardzo mi się tytuł podoba, bo to w sumie wszystko o mnie. Bo to jest jaka ja jestem piękna, no to ja, jaki ja jestem piękny, wszyscy wiedzą, to Belmondo z GS-u. No, coś, ty, przepraszam bardzo, jestem twoim mężem, więc... Ale co, mam zaprzeczać? Czego ty oczekujesz? No, wiesz, ingeruj. Ale po co? No, a później jeszcze zajrzymy do Zielonego Obi. I może coś, żona w końcu mówiła, że zajdziemy może na hamburgerka bądź też inny ten niezdrowy food, w sensie jakiś taki, wiecie, szybki food. No, ale to zobaczymy, na razie to do kina, może jakiś sneak peek zrobię. Co zrobię? Takie znienacka, po cichutku, żeby nikt nie widział nagranie. Na całego filmu wam nie nagram, nie? No do zobaczenia później. Pani, już jesteśmy. Na razie jesteśmy jedynymi widzami. Jest seans na 17.45. Mamy godzinę. 17.37. Jeden powiadomienie. 17.37. Więc 8 minut do seansu. I jesteśmy sami. A co fajne, no multikino zaprosiło. Bo ślepy płaci cały bilet, ale opiekun ślepego ma bilet za 0 zł. Więc za nas dwoje zapłaciliśmy 29 zł. No, podoba mi się taka cena. Gdzie trzeba częściej chodzić do kina. Nie wiem, w sumie, ale nigdy nie mieliśmy. Wydaje mi się, że ulgowy mógł być. Mm-hmm, dokładnie. Nigdy nie było czegoś takiego, a poza tym nawet ulgowy był droższy. Już tam z 5 tych, no dobra, może przesadzam, 30 parę złotych za jedno. Płaciliśmy, no właśnie, więc to mi się podoba, że... Ja tak w sumie zażartowałem, czy ślepy ma taniej, nie? A wyszło, że ślepy nie ma taniej, ale za to opiekun ma taniej ślepego. Musi się męczyć, chodzić z nim do kina. Dokładnie. To za to ma za darmo. Więc widzicie, dziewczyny, łapcie ślepych chłopaków, albo chłopaki, łapcie ślepe dziewczyny, no bo to zawsze zaoszczędzicie na kinie. Jesteśmy po kinie. Jak się bawiłaś? Świetnie. Fajny, mądry film, mądra komedia. Polecamy, zwłaszcza osobom, które... mają słabe, niską samoocenę, to jest bardzo mądry film i zajebiście zabawny. Kochani, już zakupy w Zielonym Obi zrobiliśmy. Pokażę wam od razu, co kupiłem. Kupiłem uchwyt 100 ml do rury do wentylatora i wentylator kanałowy. Razem wydałem taki o za 19,70 zł, razem wydałem 27 zł z koszami. I co to będzie? To po prostu będzie wentylator strumieniowy do pokoju, bo nam się nasz wentylator zepsuł. A teraz, kiedy jest sezon, wentylatory są drogie, doszedłem do wniosku, że chytry ja, co będę przepłacał. Zrobię taki wentylator właśnie strumieniowy, bo Ania nie lubi, jak jej na przykład dmucha w oczy, więc będę mógł kierować cały dmuch, że tak powiem, na mnie. No, a poza tym jest to zakup wielopoziomowy, bo później, jak już nie będzie tak gorąco, będę mógł ten wentylator wykorzystać do potrzeb kuchennych, na przykład do dojrzewarki Wenlin, tak, bo tam ważne jest, żeby była stała temperatura, przepływ powietrza, taka dojrzewarko-suszarka. To myślę, że tym się zajmiemy bliżej września, pokażę wam, jak coś takiego zrobić. No i też do mojej wędzarni elektrycznej, którą będę budował. Właśnie zamówiłem na eBayu kontroler PID temperatury.
tak, żeby można było stało utrzymać temperaturę. Wiecie, bądź trzeba wędzarnię wygrzać do jakiejś tam temperatury, na przykład do 70-80 stopni. W wędzarni elektrycznej dokonuje się to poprzez grzałkę sterowaną właśnie przez kontroler PID, a później się po prostu podpina generator dymu. Najczęściej teraz generator dymu jest to spirala elektryczna, gdzie są na nią wysypane wióry, pod spodem jest popielnik, no i jeszcze jest tak zwana pompka akwariowa, taki brzęczyk, którą się reguluje przepływ tego dymu, po prostu wtłaczamy powietrze, czym więcej powietrza, tym te wióry intensywniej dają dym. Można też to zrealizować bez grzałki elektrycznej, tylko poprzez na przykład zapalenie takie fizyczne tych wiór. I ta puszka wtedy jest ona hermetyczna i one się tylko wtedy tlą, kiedy dodajemy im powietrze i to powietrze właśnie tą pompką też regulujemy poziom dymienia. No ale o tym wszystkim porozmawiamy, jak już będę bliżej niż dalej samej konstrukcji. Na razie to będzie to jako wentylator po prostu, pokojowy. Temu wychodziliśmy z Romana. Z Zielonego Obin. Piękna pogoda, nie padało. Przejechaliśmy 2 km. Patrzcie, jak leje. Już nie leje. No, nie zdążyłem wam pokazać, jak leje. To ciekawe, może jeszcze wyjdziemy w jakąś strefę deszczu. Czy się nie zapowiada? Jest nadzieję, że nie. No bo właśnie, no przegapiłem wam szansę, żeby pokazać wam punktową ulewę. Taki pas szerokości może kilometra. Trochę pada, ale tutaj też tak. No, ale taka zlewa to była na szerokości ilu? 200 metrów? No. 200 metrów zlewy. Nie, troszkę 300. Nie, bo to nie gdzieś wiem tam. Dokładnie. No Sowińskiego generalnie górna część. No nie całe, bo jeszcze nie zjechaliśmy z Sowińskiego. No, ale górna część mówi o tym takiej zlewie. No dobra, mniejsza większość. I teraz idziemy do naszego lokalnego markietu. Kupić rzeczy jutro na obiad, bo to przecież znowu niedziela dla debili.